Każdy z nas powinien wypić nawet do setki dziennie czystej wódki. Nie mówię spirytusu. Czystej wódki do setki dziennej. I może nawet być tak coś takiego, że jesteś na rauszu. Może być wino. Jest to coś, co Jezus zalecał jeszcze za czasów wiadomo jakich. Widzicie same, jak on chla na live, jak wszędzie chla. Jak pokazuje, jak chlać dla was piwko. On nie odmówi nawet kieliszka wódki. On jest całkowicie alkoholikiem. Olbutapryl mam, zobaczcie, który daje bardzo dużo energii. Narkotyki wącha! Tak! Rozpuchy wszystko! A wy chwalicie jego! Chwalcie dalej! Brawo dla was! Brawo dla was! Skonanowicza nie uważam za jakąś osobę no chorą psychicznie, po prostu facet troszkę innymi słowami opisuje tę rzeczywistość niż my.